Dzień dobry, witam Państwa w komentarzu wideo e-petrol.pl. 5,30 zł za litr paliwa, tyle w tym tygodniu średnio płacimy zarówno za olej napędowy, jak i 95-oktanową odmianę benzyny bezołowiowej. I na stacjach nie widać jeszcze skutków zamieszania na Ukrainie i efektów wzrostu cen paliw, jakie z tym zamieszaniem widzimy na rynkach naftowych. Natomiast wydaje się być nieuniknione, że w perspektywie najbliższych kilku dni przynajmniej częściowo kierowcy odczują te negatywne efekty. Na rynku hurtowym już ceny rosną. W perspektywie ostatnich dwóch tygodni widzimy wzrost cen w przypadku benzyny bezołowiowej około 100 zł na metrze sześciennym, co na stacjach może przełożyć się na kilkugroszowe podwyżki. W przypadku oleju napędowego podwyżki są trochę mniejsze, ale tu również 2, 3, 4 grosze więcej w perspektywie najbliższych dwóch tygodni możemy płacić, a to oznacza, że majowe wyjazdy będą trochę droższe. Ale widzimy już, że na stacjach benzyna i olej napędowy kosztują tyle samo. W najbliższym czasie bardzo prawdopodobne jest to, że benzyna będzie droższa. Odwrócenie tej relacji cenowej w tym roku dosyć późno, ale powinno utrzymać się już przynajmniej do jesieni. Więc na najbliższe dni spodziewamy się kilku groszy w przypadku benzyny, około 5-6 w perspektywie weekendu majowego, możliwych podwyżek na stacjach i 2-3, być może 4 grosze w przypadku oleju napędowego. Trochę dobrych wiadomości mamy za to dla kierowców tankujących autogaz, bo to paliwo kolejny tydzień z rzędu tanieje. Cena 2,56 zł za litr jest najniższa od końca października ubiegłego roku i nie ma tutaj żadnych przesłanek, aby spodziewać się powrotu tej wzrostowej tendencji w najbliższym czasie. Także po tych 2-3 tygodniach spadków spodziewamy się stabilizacji w okolicach aktualnych cen.